Przepraszam. Czy pan Bert Sattel z wyprawy Branta? Tak, bo co? Pan sobie mnie nie przypomina? Nie. A pan mnie? Także nie. No, to w porządku. Nie bardzo. Znałem Berta Sattla, nim wyruszył w stronę Fomalaut. Przepraszam pana, Kreis. Może załatwimy to jutro. No nie mogę znaleźć klucza od szafy. Pan też może wrócić do siebie, panie Sattel. Dobranoc panom. Jestem Bert Sattel. Zapamiętaj to sobie. Piękna pogoda. Jak to było w nocy? Klamka drzwi na końcu korytarza podnosiła się powoli, jakby ktoś cicho zamykał je od wewnątrz. Przecież oprócz mnie i tego Sattla nikt na tym korytarzu nie mieszka. Czyżby tam było jakieś dodatkowe zejście na parter? A, to by tłumaczyło wczorajsze pojawienie się Sattla w gabinecie doktora. Znaczyłoby to jednak, że Sattel działa w jakiejś zmowie z Queenem. A z drugiej jednak strony ton, jakim wmawiał mi, że jest naprawdę Sattlem, świadczyłby, iż wie on to samo, co ja i wie, że ja wiem. Czyżby ten Sattel był tu w roli podobnej do mojej? Śledzi kogoś z polecenia dowództwa? Czyżby mnie? Nie, to trzeba wyjaśnić. Dobrze, że ustaliliśmy z pułkownikiem system porozumiewania się bez niepotrzebnego zwracania czyjejkolwiek uwagi. Dzień dobry, Kreis. Dzień dobry. Wyspał się pan? Nic pana już nie budziło w nocy? Nie, wszystko w porządku. Czy mógłby pan, doktorze, przekazać do Europy telegram z życzeniami urodzinowymi dla pewnej pani? Oj, panie Kreis, moja metoda kuracji polega na zupełnym odizolowaniu pacjenta od tego okropnego młyna dzisiejszej cywilizacji. Pan nie może się jakoś od tego oderwać. Powinien pan zapomnieć, że mamy tu radiostację. No dobrze, niech będzie jeszcze tym razem. Co panowie tak chodzicie z tymi łopatami? A, to wy utrzymujecie ogród w takim stanie? Proszę pana, gdyby nie my, puszcza wchłonęłaby to w ciągu jednego lata. A poza tym, no, trzeba coś robić. Inaczej człowiek na śmierć by się zanudził. Panowie dawno tu pracują? Prawie od roku. Naszych poprzedników doktor zwolnił. Mieli rodziny i za często wyjeżdżali, a tu trzeba być stale, szczególnie gdy jest więcej kuracjuszy. A panowie nie macie rodzin? Nie. Ja jestem samotnym kawalerem, a Rudy wdowcem. Ach, tak. Proszę się zbytnio nie oddalać. W lesie trafiają się węże. O, jaki ładny obelisk. Jakby synteza czystego ruchu zaklętego w bryłę materii. To pewnie jest pomnik ku czci kosmonautów. Coś tu jest nie tak. Wiem. Na żadnej z rabat nie ma świeżych śladów kopania. Panie Kreis, będzie inspekcja z kosmosu. Doktor prosi, by się nie oddalać od budynku. Dobrze. A więc mój sygnał odniósł zamierzony skutek. Z inspekcją pojawi się pułkownik i będzie można zamienić z nim kilka zdań. Tylko co ja mu powiem? Że ten Sattel to nie żaden Sattel? Że przeszedł w jakiś tajemniczy sposób do gabinetu Queena? Zaraz, a te drzwi w końcu korytarza? O, zwykła graciarnia, szafy, skrzynie. Jeśli pokój nie jest zamknięty, nie zawiera z pewnością niczego nadzwyczajnego. O! Lustro. Po co umieszczono lustro we wnętrzu szafy?
Boże, Catl? Czyżby Catl był moim sprzymierzeńcem? A może tylko udaje takiego? Wie, że tylko ja znam tajemnicę jego tożsamości i jak gdyby daje mi do zrozumienia, że mam nie zwracać na niego uwagi. No, słowo daję. Przecież to Kreis. Chyba się nie mylę. Nie spodziewałem się spotkać tu starego znajomego. Czy to coś poważnego, doktorze? No, nie wiem jeszcze. Pan Kreis przybył tu dopiero wczoraj. Jest na obserwacji. Jeśli panowie chcą porozmawiać, to proszę bardzo. Ależ tak, tak, oczywiście. Okropnie długo nie widzieliśmy się z Kreisem. No i co, stary? Poznajesz mnie, chyba jestem tu służbowo. Taka tam inspekcja. Ale co tam? Koledzy poradzą sobie beze mnie. Nie co dzień spotyka się człowieka, którego nie widziało się od setki lat z okładem. Chodź do ogrodu, stary. O co chodzi, Kreis? Nie możemy za długo gadać. Streszczaj się. Doskonale pan zagrał to spotkanie. Mam pewne wątpliwości. Tak, ale to jeszcze nie powiem. Wiem, ale wątpliwości są szczególnego rodzaju. Pierwszą z nich rozproszył pan swoim przybyciem. Nie rozumiem. Myślałem, że ja tu siedzę na takiej samej zasadzie jak reszta kuracjuszy. Albo jeszcze gorzej. Co to za głupstwa? Czy sądzisz, że jesteśmy usposobieni do idiotycznych żartów? Do jakichś tam przywidzeń ściągasz mnie tu na gwałt? Jakbyś co najmniej odkrył jakieś ważne poszlaki. Wiesz przecież, że ten numer z komisją jest niepowtarzalny. Są poszlaki. Ten, który podaje się za Catla, nie jest Catlem. Skąd wiesz? Skąd? Stąd, że znam Catla. Co o nim wiemy? O, informacje czerpaliśmy z Kosmedu. Podali nami tego Catla, że wrócił z Brantem i tak dalej. Kosmed wie to, co mu podano w skierowaniu. Catl pracował w służbie lunarnej. Proszę dyskretnie sprawdzić na Księżycu. Myślę, że wciąż tam pracuje, albo... Rozumiem. Myślisz, że zniknął i ktoś pożyczył sobie jego tożsamość? No dobrze, sprawdzę to. Czy naprawdę nikt oprócz nas nie wie o mojej misji? Nikt. Szef Kosmedu wie coś, nie coś, ale nic konkretnego. A sygnały? Kto je pierwszy odkrył? No, mówiłem już. Zarejestrował je bezludny satelita, a zainteresowali się nimi pracownicy Koradu. Zaraz potem przejęliśmy cały materiał my, to znaczy dowództwo. Tak czy inaczej, sprawa sygnałów przeszła przez kilka par rąk i nie można uważać jej za tajemnicę. No, raczej nie. Czy przedtem nie było tego rodzaju sygnałów? Myślę o przypadkowych obserwacjach, na przykład... z pokładu rotoplanów przelatujących nad tym rejonem Pacyfiku? Nie. Od roku obowiązuje zakaz przelotu nad wyspą i w jej rejonie. Queen zażądał tego, podobno szum silników szkodliwie wpływał na pacjentów. Mhm. On ma duże wpływy w Kosmedzie, więc robią co chce. Wpływy? Jakiego rodzaju? No, ma kilku przyjaciół na wysokich stanowiskach. Niektórych, zdaje się, leczył. Rób dalej swoje, Kreis. Jeśli nic nie wskurasz w ciągu tygodnia, wyciągniemy cię stąd. Wokół wyspy rozmieściliśmy pływające stacje retransmisyjne, które przekazują nam dane o pojawieniu się sygnałów gamma. Powtarzają się one codziennie mniej więcej w tym samym czasie. Czy możliwe jest, by oni sterowali tymi sygnałami kogoś na Ziemi, sami będąc w odległości 20 paru lat światła? O, chyba raczej mało skuteczna metoda. Choćby ze względu na czas przelotu sygnałów. No, bierzemy to pod uwagę. Okolice Ziemi są ściśle patrolowane. Przepraszam, że fatyguję pana o tej porze. To potrwa kilka minut. Chciałbym uzupełnić dane dotyczące pańskiej osoby. Nie szkodzi, nie szkodzi. Ładna ta statua atlety. Tylko dlaczego ustawił pan ją na regale? Fatalnie się tam prezentuje. Tak, rzeczywiście, tylko ciągle nie mogę znaleźć dla niej właściwego miejsca. Mógłby mi pan pomóc? Nie mogę sięgnąć po ten segregator. Pan jest wyższy. To. Ta? Nie ta, pomyliłem się. Ta teczka z lewej. Doktorze, głowa!
To nic. Nie ma nawet guza czy zadrapania. A przecież widziałem dokładnie, jak ta ciężka statua wylądowała na jego głowie. Powinien mieć co najmniej rozłupaną czaszkę. To nic. Nic się nie stało. To tak, nic. Doktorze? Nic, wszystko w porządku. Usłyszeli huk, przybiegli. Ale dlaczego przynieśli nosze? Łopaty. Łopaty i brak śladów kopania w ogrodzie. Oni kopali grób. Rozumiem. Catl, koniec. Jest ich czterech. Koty! Łap te koty! Kraj! Cholera, diabły! Piekielne diabły! Przechytrzyli mnie. A to dranie. Widziałeś ten pomnik w parku? Co za perfidia. Zamiast ukryć, postawili swój statek na środku klombu. Lindgard? Lobner też? Queen i pielęgniarze leżą w gabinecie. Nic nie rozumiem. Gdzie Aschitz? Conti? Conti leży tutaj. Zobacz, ma rozpruty brzuch. Tak jak tamci. O, rany. Sami byli za mali i za słabi, by cokolwiek zdziałać. Kryje się pod postaciami ludzi z zaburzeniami pamięci i psychiki. To zwalniało od pamiętania całej swojej przeszłości. Ciekawe, ilu takich zdążył doktor Quinn wysłać stąd w świat. Doskonała robota. Te manekiny są dokładnymi kopiami ludzi. Nie do poznania. Popatrz, tu w środku jest cała sterownia i miejsca tyle, co dla kota. Byli właśnie mniej więcej tej wielkości. A ty jesteś z czwartego wydziału? Major Tox do usług. A ty? Od pułkownika Krone. Z dwójki, no nie? Zgadłeś. Teraz wiem już, gdzie cię widziałem. W sztabie ochrony. A, no to do czego prowadzi zbytnie utajnienie. No i brak koordynacji poziomej. Ze wszystkich tutejszych mieszkańców my dwaj byliśmy najbardziej podejrzani dla siebie nawzajem. Podejrzewałeś mnie? Oczywiście. Ja ciebie od pierwszej chwili. Zachowywałeś się dziwnie. A potem to nazwisko. No, pech. Pytałem się Catla, czy ktokolwiek może go tu znać. Zapewniał, że jego znajomi wymarli pół wieku temu. Więc on jednak żyje. Oczywiście. No, to chyba napiszemy raport wspólnie. Myślę, że oni nie dadzą tak łatwo za wygraną, jeśli Ziemia stała się obiektem ich pożądań. Słuchaj, Tox, teraz chyba możesz mi już powiedzieć, co robiłeś wczoraj w szafie. Gdzie? W szafie, w tamtym pokoju. No, tu. Ależ to lustro. Sądzisz, że patrząc w lustro zobaczyłem ciebie? Otwórz trzecią szafę. Oto diabła. Niewiele brakowało. W lesie za domem są, zdaje się, dwa przygotowane starannie doły. Tak. No, trzeba będzie przekopać kawał puszczy, żeby poodnajdywać tamtych. A wiesz, w twoim pokoju na łóżku leży twoja kukła. Nowiutka. Zupełnie nieużywana. W słuchowisku Janusza Andrzeja Zajdla, metoda doktora Quina w reżyserii Macieja Leszczyńskiego, wystąpili Tadeusz Borowski, Stanisław Gawlik, Jacek Jarosz, Marian Kociniak, Kazimierz Mazur, Marek Obertyn, Marek Robaczewski, Jan Tesarz i Jerzy Zas.